Witajcie moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek Poczty od Widzów. Powiem wam, że naprawdę mam tego bardzo dużo. Tutaj jest jedna paczka, jeden karton, tu jest paczka do tworzenia i tak dalej. Ale tu i tak jest podzielone na raty. Jestem po prostu zdziwiona, że aż tyle osób mi coś wysyła i w tym miejscu chciałabym wam bardzo serdecznie za to podziękować. Także nie martwcie się, wasze listy zostaną otworzone na wizji, tylko musicie mi dać trochę czasu, żeby się od tego wszystkiego odkopać, bo wiecie, jest tego bardzo dużo. I zaczynamy dzisiaj z taką ładną paczuszką na samym początku. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jaki piękny papier, aż go żal po prostu mi zmarnować. No ale zaczynamy. Jest to paczka, słuchajcie, od Weroniki. Tylko nie wiem skąd, bo tak słabo tu widać, także otwieram. Zobaczcie, co dostałam. Ja nie wiem, czy mi to przyszło przed wakacjami, czy po, chyba po wakacjach to odebrałam. A to nie jest, ale mnie wciula robisz. A ja myślałam, żeby takie dowody coś wysłać. Dla Pauli od Weroniki. Okej, tu w środku mam rzeczy. Okej, wyciągam. Słuchajcie, dostałam kisiel frugo, różowy i pomarańczowy. Tu coś jest napisane. Dla zakupocholiczki od Glamdronki. Już to otwieram. Co to jest? Co to jest? To będzie jakiś zeszyt? I love shopping. No super, dla zakupocholiczki. Czy będę miała zeszyt na listę moich zakupów. Ale ładny zeszycik w kropeczki. Dziękuję. Następnie mam tutaj różne kartki, więc czytam. Gratuluję 131 248 subskrypcji. Mam już trochę więcej, ale dziękuję za gratulacje. Następnie mam list, ale zobaczcie na jakim papierze. O, tutaj. Zawsze byłaś i jesteś cudowna. Najlepsza słodka, najlepsza youtuberka na świecie. Jacy słodziaczki. Dalej. Serdecznie zapraszamy do Trójmiasta. Pewno wiele widzów z Trójmiasta czeka na to, żeby cię spotkać. Czekamy jej! Na pewno się wybiorę, obiecuję, tylko nie wiem kiedy. Jak trafiłam na twój kanał? Podczas przeglądania YouTube'a trafiłam na filmik Vlogmas dzień 29. Pamiętam, że na tym filmiku robiłaś coś w kuchni. Dlaczego na początku podsuwała mi się myśl, że może nagrywasz filmy jak gotujesz? No to raczej nie ja, lecz po obejrzeniu różnych filmików zobaczyłam, jaka jesteś świetna i tak właśnie zaczęłam cię oglądać kanał Glam Paula. Słuchajcie, uwielbiam, jak piszecie mi swoje historie, jak zaczęliście oglądać mój kanał, także dziękuję bardzo. Następnie otworzę coś małego, widzę, że z tyłu są fajne serduszka, także przykuło to moją uwagę. Ciekawa ładna pocztóweczka. Pozdrowienia z Nadbałtyku, z piaskiem, z muszelką. I to są pozdrowienia od Corneli, dziękuję ci bardzo. I zobaczcie, co fajnego mam. Wystrzałowa Paula, to jest taka podkładka pod kubek, ale super, mega mi się podoba, dziękuję, będę sobie zostawiać mój glamowy kubek. Super, 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 świetne. Także pierwsza pocztówka jest, ale powiem wam, że do pocztówek zaraz przyjdziemy, ale mam naprawdę tu ich masę, ale to potem. Okidoki, tutaj jakaś taka zgnieciona z lekka koperta, może gdzieś na poczcie się sfatygowała, ale zaraz zobaczymy, co to jest. Tam tu takiego kurczaka, który coś w rączce trzyma. Glamczaczek. Jakiś mieszek, glamczaczek. Postawię sobie gdzieś go tu. Tu jeszcze coś mam, tylko muszę to wyjąć. Powiem wam, że pogniotło się dosyć. Jest to list. Uwielbiam twoje serie z The Sims 4, szczególnie Labirynt. Super, dziękuję. Gdy jest mi smutno, oglądam twój kanał. Staję się wesoła. Właśnie dużo osób mi pisze, że poprawiam humor i bardzo mnie to cieszy, bo właśnie taki jest mój zamysł, żeby nieważne jaki film, nieważne na jaki temat, żeby po prostu przekazywać wam pozytywną energię i mnie to bardzo cieszy, że to wam do was dociera. Dziękuję ci bardzo, Agatko. Tu w środku jeszcze są bransoletki i zniszcz ten znaczek. No to zniszczą. Na wizji, zniszczony. Kolejna paka. Nie wiem od kogo, ale zaraz się dowiem. Powiem wam, że tu dostałam jakieś pluszaki. Jestem już dużą dziewczynką, ale zobaczymy, co to jest. Słuchajcie, dostałam jednorożca, tak jak Jolanta Rutowicz. Fajnie. Tylko gdzie moje błyszczyki? I tu taki jakiś kotek, czy coś takiego. I gumka, bransoletka gumkowa. Ale jednorożec jest fajny. Mamy glamczaczka jednorożca. Musicie mi napisać w komentarzu, jakie imię dla niego proponujecie. Ale jakoś go nazwiemy. Paula, kochamy cię. Glam Paula moim bogiem, a Glam Paula nałogiem. Nagrywaj dalej. Dziękuję, Klaudio. I to mnóstwo różnych dobroci. Słuchajcie, dostałam jakieś gumki. A to taka piłka z gumek. Ciekawe, czy mój pies by to zeżarł, jakbym mu to porzucała. A tutaj takiej to jeszcze nie widziałam, żeby były wplecione jakieś tam koraliki, ale jest na mnie troszeczkę jakby za mała. Trochę mi ręka ściska, więc ją na razie zdejmę. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz i pozdrawiam. Lecimy dalej, patrzymy, co tu jest. Już widzę, zniszcz ten dziennik karteczka, to super. Dla Glam Pauli od Oliwki. Superowo. Tu chyba jest jakiś liścik. Paula, uwielbiam twoje filmy, jesteś moją inspiracją. Dziękuję bardzo. Który kolor podoba ci się najbardziej? Kurde, jakiś kolaż, którym się podoba najbardziej? Są chyba lakiery do paznokci.
Ten mi się podoba i ten, te są fajne. I tu jeszcze pięknie ozdobiony, pięknie pokolorowany. Pozdrów ode mnie Phoebe i Stelle. Piesełki oczywiście będą pozdrowione. A tu dostałam jakieś zaproszenie na ślub. Tu obrączki są, what the fuck. Dom weselny, YouTube, ulica Glampauli. Paula Perczyńska i Oliwia Zając. Co to jest w ogóle? Ja nie zamierzam brać ślubu. Tu jakiś numer telefonu podany. Ja nie wiem, o co chodzi, ja żadnego ślubu nie biorę. Nic o tym mi nie wiadomo przynajmniej. W każdym razie dobry joke. Następnie coś z grubą zawartością, a przynajmniej na pewno wypchana ta paka. Kolejna jakaś strona, słuchajcie. Tę stronę zostaw pusto celowo. Ok, koperta do odesłania. Dużo ludzi się mnie pyta, Paula, bo ja ci wysyłam kopertę, żebyś mi odesłała swój podpis, ale nie pokazałaś tego filmu, bo ja tego nie pokazuję, bo ja mam po prostu tych kopert tak dużo. I pamiętajcie, to jest akurat prawidłowo. Tu podpisujecie swój adres, znaczek przyklejacie, wkładacie zdjęcie do środka i na pewno wam wtedy odeślę, bo wtedy to ogarnę. Bo jak mi gdzieś oddzielnie wrzucicie znaczek albo gdzieś karteczkę oddzielnie, żebym podpisała, to tego nie ogarnę, bo tych listów jest naprawdę tak bardzo dużo. A tak jak mówię, troszeczkę organizacji i chciałabym wam wszystkim to odesłać, jak tylko będę mogła. Zobaczcie, tutaj mam rysuneczek. Trochę będzie słabo widać, bo tu widzę, że jest tak światłem kiepsko. Ale w każdym razie YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, tulululululu. Widzę, że dostałam kisiel. Nie wiem, o co chodzi, że wszyscy mi kisiel wysyłają. Kolejne bransoletki z gumek. O, tym razem spory, już mi ręka nie będzie bolała. Tą drugą zdejmuję, bo już mnie trochę rozbolała. Kolorowe. Następnie balm. Jakiś do ust. Balsam chyba, tak wygląda to. O, zobaczcie. Coś takiego. Łapka w górę i oglądamy. Taki napis open. Już to otwieram. Dobra, jest łapka w górę. Ktoś tu wsadził. Hej, z YouTube'a podpisane? Z jakieś pieniądze. A nie wysyłajcie mi pieniędzy. Nie! Nie trzeba. Stam... A, grosiki dostałam. Okej, okay, rozumiem. No i liścik. Już czytam list. Hej Paula, jestem Sylwia. Na samym początku chciałabym cię serdecznie pozdrowić. Podoba mi się to, że traktujesz swoich widzów jak przyjaciół, a wydaje mi się, że to rzadkość na polskim YouTubie. No szkoda, bo w sumie tworzymy wszyscy razem ekipę. Jest osoba, która prowadzi kanał, są widzowie, przyjaciele. To jest dla mnie zawsze priorytet. Zawsze staram się wam odpisać, jak tylko mogę. Staram się wam poświęcić dużo czasu. Także powiem wam, że mam nawet jeszcze Aska i Snapchata i do mnie dzwoni telefon. Także zapraszam na kolejne moje nowe stronki. Aha, no i moją ulubioną serią jest The Sims 4 Labirynt. Widzę, że oprócz 100 dzieci dużo osób polubiło też Labirynt. Dajcie mi znać, czy też lubicie moją drugą serię simsową. Sylwia, bardzo dużo miłych słów mi napisałaś. Dziękuję ci bardzo i pozdrawiam. Następnie spora paka od Pauliny z, słuchajcie, z Opoczna na Pauli. Następnie, ale ładny rysunek, zobaczcie, super, takie serduszka poprzyklejane, podoba mi się to. Dzienne pogadanki, Glam Paula, projekt Denko, ulubieńcy miesiąca, fajne filmy, tak dalej, super. Kolejnie moje logo, teraz Glam Paula, kolejne takie. I oczywiście musiało być łapka w górę i oglądamy, a jak żeby inaczej. Okej, także dziękuję ci Paulinko za przesyłkę, pozdrawiam. Mamy, słuchajcie, teraz różowo-fioletową kopertę, która przyciągnęła moją uwagę. Jest to, o, podpisane Gabi z Ełku, o fajnie, fajnie, byłam niedawno w tych okolicach. Nie wiem, czy widzieliście vlogi wakacyjne. O, i widzę tu, słuchajcie, pocztóweczkę. Serdeczne pozdrowienia z Ełku mojej ulubionej Pauli Ślegabi. Dziękuję! O, i dostałam moją ulubioną maseczkę z Ziai, oczyszczającą z linką szarą. Super! Na pewno się przyda, na pewno się nie zmarduje. Dziękuję bardzo! Następnie jakieś dziwne odgłosy. O, widzicie, jest muszelka. Robię zdjęcia, wcinam lody, kąpiel biorę dla ochłody, odpoczywam bez wytchnienia i przesyłam pozdrowienie Julka z Krosna. Dziękuję Julka! Kolejna przesyłka, już sprawdzamy co w niej jest. O, widzę karteczkę, słuchajcie, kartka skąd jest? O, widzę, to jest Zakon Krzyżacki w Świeciu. I list już go czytam, bo chciałabym się dowiedzieć od kogo to jest list. To jest od Pauli. O, fajnie, moja imieniczka. Jeju, 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 ile miłych słów, kurczę. Inspiracja, motywacja, no po prostu powiem wam, że czytanie takich listów bardzo mnie motywuje. Ja też, tak jak widzicie, no nie będę czytać wszystkich prywatnych listów, no bo nie wszystko też się nadaje do czytania na wizji, a może nie wszyscy by chcieli, ale tak naprawdę właśnie to takie listy, to takie wiadomości od was bardzo mnie motywują do działania, do dalszego nagrywania, także dziękuję bardzo. Następnie mam tutaj przesyłeczkę od Darii Zmakowa Podhalańskiego. Daria pisze, że o moim kanale dowiedziała się od Alice. Pozdrawiamy Aliskę. Bardzo lubię oglądać Twoje filmiki, zawsze z niecierpliwością czekam na następne. Podoba mi się Twoje podejście do życia, cieszenie się z małych rzeczy. Myślę, że mogłabyś nagrać filmiki z prostymi fryzurami na lato lub opowiadając o Twoich psach. No, był taki film o moich psach, ale na pewno będzie ich więcej, na pewno te psy się będą pokazywać. A fryzury to powiem Ci szczerze, że
albo robię kok, albo kucyk, albo rozpuszczone włosy, więc nic ciekawego, coś po prostu prostego, co każdy umie. Także dziękuję Ci, Dario, za miłe słowa i za pozdrowienia. Pozdrawiam Ciebie również. Kolejna przesyłeczka. A w niej list, słuchajcie, od Malwiny. Malwina chyba rzadko spotykane imię, przynajmniej ja się z nim rzadko spotykam. I pisze mi, że jestem super vlogerką, że jej ulubionymi filmami na moim kanale są daily vlogi. Daily vlogów zawsze jest dużo, także będziesz miała na pewno co oglądać. I dziękuję za pozdrowienia. Następny liścik, już patrzę, co w nim. List dosyć długi, ale już go czytam. Słuchajcie, od kogo to jest? Ja mam podpisane Ichasia, a może to jest Michasia? I Hasia. Nie wiem, jest takie imię. Naprawdę nie mogę tego rozczytać. Patrzyłam i na liście, i tutaj, no ale nic. Pozdrawiam Cię w każdym razie serdecznie, a przeczytam zaraz, co tu piszesz. Widzę w Tobie zaangażowanie, pasję, jaką wkładasz w filmy, jej. Właśnie, kurde, no ja nie mogę, tak mnie cieszą te listy, jak piszecie. No super, super, super. Najbardziej z Twoich filmików lubię wszystkie hole. Zaciekawiły mnie też ulubieńcy miesiąca. Rób więcej takich filmów. Dobrze, na pewno będzie więcej ulubieńców, tak się postaram, żeby częściej robić, bo wiecie, różnie to wychodzi, ale ulubieńcy września na pewno się pojawią. Ja wiem, to mogę Wam obiecać. Wiesz, jakbyś była moją urodzoną siostrą. Fajnie, fajnie, że mogę być taką waszą koleżanką, taką starszą siostrą. To jest fajna sprawa. Że właśnie poprzez internet możemy mieć taki fajny kontakt ze sobą. Chociaż tak naprawdę w ogóle się nie znamy. Ale to jest bardzo super. Także dziękuję Ci za cudowny list i za mnóstwo miłych słów. Pozdrawiam. Następnie przesyłka od Kingi z Tomasza Mazowieckiego. I dostałam taki rysunek. Tylko kurczę, nie wiem, czy Wy to zobaczycie, bo tutaj takie cienie padają. Następny list jest od Agnieszki z Poznania. Tutaj neonowy napis Glam Paula. No i następnie liścik. Przede mnie moja widzka Agnieszka, słuchajcie, z Twittera. Ja na Twitterze też jestem, także możecie mnie tam śledzić. I pisze, że właśnie poznała mnie od filmiku z Banshee i należy do mojej grupy na Facebooku. Moją grupę na Facebooku też polecam, wszystkie linki na dole oczywiście. Uwielbiam Twoje daily vlogi i inne filmy. Lubię kanał z grami, jeśli list dojdzie, daj znać. Przesyłam także fan arta i pozdrawiam. Pozdrawiam i dziękuję za pozdrowienia, buziaczki. Słuchajcie, kolejny list z Poznania do mnie przyszedł. Słuchajcie, od Apolonii, też chyba rzadko spotykane imię. I patrzymy, co tu jest. Też widzę coś neonowego. Rysunek. Nie wiem, czy to zobaczycie, kurczę, szkoda. I list. Bardzo lubię Twoje filmy, uważam, że Twój drugi kanał fajnie Ci wyszedł, a bardzo miło, bo w sumie to się bardzo bałam tego zakładania tego kanału, bałam się, jak to przyjmiecie, wiecie? Czekam na nowy serial Labirynt. Dziękuję Ci, Apolonia, za przesłany list i pozdrawiam Ciebie serdecznie. Następna przesyłka niepodpisana, ale zobaczymy zaraz, od kogo jest. O, super, glam. Podoba mi się takie właśnie skrótowe. Genialna, lumpeksowa, królowa, ambitna, miła, pozytywna, aktywna, uśmiechnięta, lojalna, atrakcyjna. Na odwrocie kartki wypisałam przymiotniki, za które my wszyscy Twoi widzowie Cię kochamy. Ale to nie jest nawet połowa, bo masz za krótki nick. Tylko nie podpisała się, jak ma na imię, słuchajcie. Widzka, napisała Twoje widzka, tak? Dziękuję Ci za fajny liścik i za fajną karteczkę, pozdrawiam. No i słuchajcie, na sam koniec zostawiłam najfajniejsze rzeczy, czyli pocztówki, co ja bardzo uwielbiam. Pierwsza pocztówka z Dźwinowa, jest to pocztówka od Macieja z Poznania. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Sopot, bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Pozdrowienia ze słonecznego Sopotu przesyła Jula, dzięki. Kołobrzeg, dalej nadmorskie miejscowości. Słuchajcie, pozdrowienia są od Justyny, dziękuję. Następnie, o, Dalmatia, bardzo ładna pocztówka. Powiem Wam, gorące pozdrowienia z Chorwacji dla najlepszej youtuberki przesyłają Patty i Paula. Dziękuję Wam, dziewczyny. Następnie Gdańsk. Robię zdjęcia w... A, widzicie? Ja już słyszałam ten. Robię zdjęcia, wcinam lody. To już było dzisiaj na odcinku, ten tekstik. Ale w każdym razie są pozdrowienia od Nataszy i z tyłu jest napisane Bumba Bumba, także Bumba i pozdrawiam. Następnie, słuchajcie, pozdrowienia z nadmorza. Bardzo ładna pocztówka również. Od Wicki Justyny. Dziękuję. Tak szybciutko, szybciutko, bo tego jest dosyć sporo, a chciałabym jednak, postaram się pokazać wszystko. Następnie znowu Gdańsk i to są pozdrowienia od Martyny i Ani. Dziękuję. Dalej Międzywodzie. Słuchajcie, to są pozdrowienia od Natalki z Wrocławia. Dziękuję. Tylko będzie dziękuję, dziękuję. O, bar. Widzę tutaj. Pozdrowienia z pięknej Czarnogóry przesyłają Twoje fanki Kamila i Martyna z Wałbrzycha. Dzięki. Bardzo ładne widoczki, kurczę. Nie byłam nigdy w Czarnogórze.
Kolejna pocztówka z Mrzeżyna, a przesyła ją Karolina. I napisała, żebym pozdrowiła również twoją przyjaciółkę Natalię. Także pozdrawiam ciebie, Karolinko, i twoją przyjaciółkę Natalię. Dziewczynki, buziaki dla was śle. Zobaczcie, jaka ładna kartka, a to jest Warszawa. Gorące pozdrowienia z pięknej Warszawy przesyła twoja fanka Maja. Dzięki bardzo. Następnie, słuchajcie, Władysławowo. Pozdrowienia z Władysławowa. Przesyła Wiktoria. Pozdrawiam również. Serce. O, Chorwacja. Byłam na Chorwacji, słuchajcie, bardzo ładnie tam jest. Słoneczne pozdrowienia z gorącej Chorwacji. Twoja fanka Dominika. Jak było w Grecji? Odpowiedz na filmiku, please. Było super. Zapraszam wszystkich, którzy są ciekawi, na moje daily vlogi greckie, bo w sumie każdy dzień nagrywałam, także tam możecie się dowiedzieć. Bułgarian. Z szybkich jak wiatr, sypkich jak piach, gorących jak słońce. Pozdrowień. Tysiące serdecznie pozdrowienia z Bułgarii przesyła Patrycja z Łodzi. Dziękuję bardzo. Następnie, słuchajcie, Mielno. Słyszałam, że Mielno to jest jedna wielka imprezownia, no ale nie było mi dane jeszcze imprezować w Mielnie. Kto wie, może kiedyś. Dziękuję za kartkę z Mielna Monice. Pozdrawiam. Następnie Łazy. Słuchajcie, pozdrowienia z nadmorza. Angelika. Buziaczki śle dla siebie, Angeliko. Dalej Pobierowo. Gorące pozdrowienia z nadmorza. Mam nadzieję, że ty także wypoczywasz. Ja bawię się świetnie. Życzę dużo słońca, radości i uśmiechu. Asia. Dziękuję ci, Asieńko. Następnie, słuchajcie, Morskie Oko Tatry, troszeczkę mniej wakacyjna kartka, ponieważ widać tu śnieg, ale to nic. Serdecznie pozdrowienia z nadpięknych gór, życzę ci, abyś spełniła swoje marzenie i żeby udał ci się remont. Oraz 500 000 subskrypcji mi życzę, słuchajcie. Od kogo to jest? Od Żanety z Dębicy, dziękuję bardzo. Następna kartka, patrzcie, jaka długa. Elo Gazelo, super. To nie jest kartka pisana artystycznie, to kartka najzwyczajniejsza w świecie, ale kartka z pozdrowieniami z nadmorza. Patrz, druga strona kartki, więc pozdrawiam cię serdecznie. Jednorożec, Marcin, Elo Gazelo, Julka, Ślimak, Jędrzej. Dziękuję! I zobaczcie, tutaj jest kartka, którą już w ogóle zdążyłam obczaić. To jest moim zdaniem najpiękniejsza kartka, jaką dostałam. Jest prześliczna. I to jest kartka, słuchajcie, z Niemiec. Serdecznie pozdrowienia z Niemiec dla Pauli i jej rodziny przesyła Julia. Bawimy się świetnie i szalejemy w parkach rozrywki. Super! Chciałabym do takiego parku rozrywki się wybrać. No, ale niestety nie byłam. Zobaczcie, jakie tu fajne jest pocztóweczka z takimi delfinami, taka 3D, trójwymiarowa. To są pozdrowienia od Julii i Nikoli. Dziękuję. Fajna karteczka. Jeszcze się z taką nie spotkałam. Pierwszy raz taką dostaję. Słuchajcie, Grzybowo. Grzybowo. Zjadam sobie zupkę chińską grzybową. Chyba zaraz sobie ją zrobię. Pozdro z Grzybka. Kasia, dzięki. Pozdrawiam. Kolejna kartka, Rogozienica. Słuchajcie, Chorwacja. Droga Glam Paulo. Serdeczne pozdrowienia ze słonecznej Chorwacji, pozdrowienia, powodzenia w prowadzeniu kanałów i rozwijaniu się przesyła Filip i Kacper. Dzięki chłopaki, super, mam nadzieję, że wakacje się udały w Chorwacji, bo ja dobrze wspominam moje chorwackie wakacje. Kolejna kartka jest Morze Bałtyckie, pozdrowienia ze słonecznej plaży w Międzyzdrojach przesyła Asia i Kacper. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam was. Ustronie Morskie, kolejna kartka. Serdeczne pozdrowienia z nadmorza, z Ustronie Morskiego. Piękna pogoda przesyła Wierna Wicka. Asiula, dziękuję Asiula. To fajnie, że była super pogoda, bo nad polskim morzem jednak bywa to różnie. Dalej Gdynia. Dziękuję ci, Patrycjo, za pocztóweczkę z Gdyni. Dalej, słuchajcie, mamy Praga. W Pradze nigdy nie byłam. Cześć, Paula, przesyłam ci największe pozdrowienia z Pragi, a jednocześnie z Gór Stołowych. Oglądam cię, odkąd zaczęłaś nagrywać vlogmas i bardzo cię polubiłam. Życzę ci wspaniałej końcówki wakacji. Amelia z Olsztyna. Dziękuję bardzo. Kolejna Dalmacja. Widzę, że Chorwacja, popularny kierunek w tym roku na wakacjach. Cześć, Glam, właśnie jestem na wakacjach i przesyłam ci pocztówkę z Chorwacji. Bawię się tu świetnie. Może jest takie ciepłe. Nie wspominając już o widokach, mam nadzieję, że i ty swoje wakacje spędziłaś tak dobrze, jak ja. Serdeczne pozdrowienia z Chorwacji, Mary. Dziękuję, Marysiu. No, widoki w Chorwacji naprawdę są przepiękne. Ja uwielbiam takie połączenie morze i góry. Super, naprawdę to są bardzo dobre wspomnienia. Dalej jest Jastrzębia Góra. Są pozdrowienia od Pauliny. A następnie Świnoujście. Pozdrowienia, słuchajcie, są od Martyny. Dziękuję bardzo. I ostatnie kilka pocztówek. Już kończymy. Władysławowo. Hej, mam na imię Agnieszka, mam 20 lat, spędzam swoje wakacje razem z koleżanką we Władysławowie, gorąco cię pozdrawiam, oglądam cię od Vlogmas, uwielbiam twoje filmy, bo tryskasz optymizmem, zarażasz tym każdego, a to jest najlepsze, sama myślę o założeniu kanału, ale boję się, że mi nie wyjdzie. Dziękuję ci, Agnieszko, za kartkę i myślę, że fajnie by było, jakbyś spróbowała swoich sił w nagrywaniu filmów. Jak już zaczniesz nagrywać, to możesz mi podrzucić w wiadomości prywatnej link do swojego kanału. Z chęcią obczaję i pozdrawiam. Dalej Dziwiżyno, słuchajcie, jest to kartka od Julki. Dziękuję bardzo. Dalej mamy kartkę z Mrzeżyna. Pozdrowienia ze słonecznej plaży z Mrzeżyna, Jola. Dzięki, Jolciu.
Następnie mamy Wicie. Gorące pozdrowienia z Nadbałtyku dla Glampauli przesyła Natalia. Zarażasz pozytywną energią. Dziękuję bardzo i przesyłam pozytywną energię. Jarosławiec, ostatnia kartka na dziś. Niestety nie podpisana, ale ktokolwiek ją wysłał. Dziękuję bardzo. I tym pozytywnym akcentem kończę nagrywanie tego filmu, ponieważ troszeczkę dużo, trochę długo gadałam. Także mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Poczty od Widzów, kciuki w górę i buziaczki przesyłam Wam. Pozdrowienia. Pa, pa!